Witajcie. Na dworze coraz chłodniej, coraz bardziej ponuro, coraz bardziej potrzebujemy otulenia, czegoś miękkiego, przyjemnego, komfortowego. Na przykład ciepły sweterek. Ale ciepły sweterek zdecydowanie lepiej się prezentuje, gdy jest otoczony pięknymi perfumami, które po prostu podnoszą Wasz nastrój zdecydowanie wyżej niż z reguły to się dzieje o godzinie 16 w Polsce, kiedy wyglądacie przez okno i widzicie szarość, mgłę. Ogólnie wiecie, trochę depresyjnie. Ja mówiłam Wam, że ja lubię jesień, ja z tymi klimatami totalnie nie mam problemu, ale to jest też idealny moment na to, żeby wyciągnąć takie zapachy, w których naprawdę czuję się bardzo komfortowo. Niektóre z nich już znacie, inne dołączyły do mojej małej grupki. I dzisiaj będzie tak, wiecie, tak chilloutowa to troszeczkę, nie wiem, czy takie słowo w ogóle istnieje w języku polskim, ale postanowiłam się totalnie, zupełnie nie przejmować tym, więc jeżeli ktoś ma ochotę używać sobie pod tym filmikiem, śmiało, nie krępujcie się. Dzisiaj po prostu wrzucam sobie na luz i przychodzę do Was pogadać, poplotkować. Jednym z takich moich ulubionych sposobów na taką jesienną pogodę, jesienny nastrój jest przygotowanie sobie soczku. Tak, dzisiaj będzie trochę o wszystkim i o niczym. Więc rozsiądźcie się wygodnie, przygotujcie sobie coś do jedzenia, coś do picia, na przykład mój soczek, który za chwileczkę Wam polecę. Nie wiem, czy macie, tak jak ja, zrobione zbiory z owoców czeremchy. Jeżeli nie, to może być jakikolwiek inny sok. Ja lubię, słuchajcie, podgrzać troszeczkę wody, wrzucić do niego kilka goździków, mówię tutaj o przyprawie. To się gotuje jakieś 10-15 minut. Później dolewam do tego sok, wybrany sok i wciskam sok taki świeży z połówki pomarańczy. Nic nie poprawia tak nastroju, właśnie taki soczek. Jeżeli jest mi zbyt kwaśno, dodaję troszeczkę miodu, ale przeważnie wszystko jest w porządku, bo się odzwyczajam od cukru. I właśnie ten sok z czeremchy, który ma taki delikatnie wiśniowo-migdałowy posmak w połączeniu z goździkami i z sokiem z pomarańczy, działa rewelacyjnie, również słuchajcie, zdrowotnie, więc polecam Wam. Inny taki sposób, który uwielbiam, to jest przyjście, przebranie się, wskoczenie w dresy albo w piżamkę, skrycie się kocykiem, zresztą wszyscy wiecie, że to zawsze działa. Do tego jakaś świeczka zapachowa, na przykład od fendzli, które uwielbiam ostatnio. No i relaksik, relaksik. Jakie perfumy pozwalają mi się zrelaksować? Które działają na mnie właśnie w ten piękny, przyjemny, otulający sposób? Przepraszam za gardło, ale wiecie, że ja mam z nim problemy. Zacznę od flakonu, który się pojawił u mnie z wymianki. Jest to Sarah Jessica Parker Lovely. Każdy z Was zna. Lovely jest to taki zapach, bym powiedziała, bardzo zbliżony do Narciso Rodriguez, wody toaletowej. Kiedyś, kiedy testowałam go z próbki, nie czułam tego podobieństwa, dopiero flakon mnie przekonał o tym, że faktycznie ono tutaj istnieje. Chyba coś się urwało, oderwało, ale to nieważne, słuchajcie. Zapach jest niesamowicie podobny, bardzo przyjemny. Jest mniej ostry niż Narciso Rodriguez, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest to kompozycja, tutaj sobie wypisałam, słuchajcie, akordy, nie będę Wam czytała nut zapachowych. Ale kiedy będziecie mnie słuchać, zauważycie, że są akordy, które na mnie specjalnie działają. I myślę, że na wielu z Was również. Drzewno piżmowo-lawendowe. Tak bym je nazwała. Niekoniecznie muszą być to perfumy do łóżka. One idealnie również nadają się teraz na taki sweterek, wierzcie mi, bo próbowałam. I świetnie się spisują. W podobnym lawendowym klimacie, gdzie jednak jest więcej kwiatów,
przynajmniej tak mi się wydaje. Lawenda jest troszeczkę inaczej podana, zapach jest też bardziej słodki, ponieważ ma w sobie akordy waniliowe, drzewne, no oczywiście lawendowe, jest to Mongurlin. Ja mam tylko odleweczkę, taką, zobaczcie. I tutaj już niewiele zostało, to już jest któraś z kolei, więc no, trzeba zakupić w końcu flakon. I tak się czaję i czaję i czaję i ciągle o tym słyszycie, że się czaję, ale kiedyś się doczaję i je kupię. To jest zapach, który działa na mnie jak, słuchajcie, balsam. Uwielbiam nosić go wtedy, kiedy mam jakieś spotkania, kiedy chcę dobrze wyglądać, dobrze pachnieć. Daje mi niesamowity komfort, rewelacyjnie się w nich czuję. Po prostu rewelacyjne. Podobnie działa na mnie Miss Jill od J. Fancy. Tutaj akurat flakonik jest, całe szczęście. Totalnie kupiony w ciemno, ale to był zapach bardzo udany. Miss Jill to taka kompozycja, bym powiedziała, kwiatowo-karmelowa. Macie też tutaj nutkę popcornu. Niezwykle świeży, piękny, elegancki, kobiecy zapach. I to za każdym razem będę podkreślała, gdy będę Wam o nim mówiła, bo to jest taka sygnaturka. Podobnie jak z Mongurlin, też możecie coś takiego przykleić na nich. Zapach bardzo kobiecy, jeden i drugi, bardzo taki elegancki. I jednocześnie słodki, zwiewny, orzeźwiający. Czegoż chcieć więcej. I w tej samej grupce, bo zauważycie, że przygotowałam takie grupy. Tak mi się one jakoś dziwnie poukładały, te zapachy. Jest Salvador Dali, to jest, ja tutaj mam źle napisane, to jest fiolka, odlewka od mojej kochanej Violetki. Dostałam ją kilka miesięcy temu. I tak widzę, że właśnie coś tu... Literka nam się przemieściła. W każdym razie jest to Sunrise. Nie wiem, jaka jest dokładnie nazwa. W każdym razie tutaj na pewno wstawię Wam widok flakonika. W opisie też będziecie mieli. Ale dlaczego ja o nich mówię? Mówię Wam o nich, ponieważ ona kiedyś mi powiedziała, że to jest zapach bardzo podobny do Eau de Merveille. I kiedy je testowałam wtedy, myślałam sobie, no nie, u mnie nie, ale zdarzyło się coś dziwnego, znaczy dziwnego, dziwnego, ponieważ po nie sięgnęłam. Leżały sobie, myślę, czemu nie? I w weekend nałożyłam je sobie na rękę i faktycznie to wielkie podobieństwo, ale ogromne poczułam. Ten zapach dużo lepiej się zachowywał, zachowuje na mojej skórze teraz, kiedy jest chłodno, niż wtedy, kiedy było lato. I powiem Wam, podobieństwo naprawdę jest i jest przepiękny, drzewny, taki lekko ostry. Ja bym go nazwała również morskim, ponieważ Eau de Merveille kojarzy mi się ze spacerem po plaży, gdzieś nad morzem, z wiatrem we włosach. Działa niesamowicie komfortowo na mnie. Powiem Wam, że ten weekend był pod ich znakiem. Bardzo mi się podobało, bardzo mi się przyjemnie je nosiło, dlatego się pojawiły dzisiaj w tym filmie. I to tyle, jeżeli chodzi o takie zapachy świeże, wiecie, trochę delikatne. Teraz przechodzimy do zapachów waniliowych, drzewnych, waniliowo-drzewnych, karmelowych, co tutaj jeszcze jest, migdałowych i patchoulowych. To są akordy, które w nich tutaj występują. W zależności, wiadomo, od tego, co Wam tutaj pokażę, niektóre z nich są mocniejsze, mocniej zaakcentowane, inne troszeczkę mniej. I może pierwszy z nich to będzie Ishrak od Orientiki. Jest to zapach bardzo przyjemny, bardzo taki kwiatowo-waniliowo-drzewny. Troszeczkę mi przypomina Michaela Korsa Midnight Shimmer. Dobrze chyba mówię. W każdym razie bardzo komfortowo się je nosi. Choć nie powiedziałabym, że jest to bezpieczny zakup, ponieważ niektórych z Was może przyduszać, wiecie, każdy z nas odbiera je zupełnie inaczej. Ale może tą porą roku będzie dobrze, więc sprawdźcie sobie. Na mnie one naprawdę świetnie działają, bardzo przyjemne, bardzo, bardzo, bardzo komfortowe w noszeniu u mnie.
Kolejny zapach. I tutaj słuchajcie, właściwie kolejne trzy zapachy. Gdy tak spojrzałam na nie, zaczęłam się troszeczkę śmiać, bo wszystkie trzy są od Roberto Cavalli. Tak, Roberto Cavalli też jedna z moich ulubionych marek perfumowych. Zacznę od Roberto Cavalli Eau de Parfum. Waniliowo. Macie tutaj piękny kwiat pomarańczy również. I bodajże różowy pieprz. I je bardzo intensywnie nosiłam w listopadzie. Na pewno się pojawi ten zapach w ulubieńcach. Przepiękne. Ja zapomniałam, jak one są śliczne, ale sobie szybko odświeżyłam pamięć. Śliczne, pięknie projektujące, długotrwałe u mnie, ja nie wiem, się świetnie, rewelacyjnie trzymają. Tutaj już macie coś słodszego, coś z większym kalibrem, coś, co może troszeczkę niepokoić, jeżeli nie lubicie słodkich zapachów, no to tutaj byłabym ostrożna, bo on jest naprawdę słodki. Mniej słodyczy, ale równie pięknie jest w Anniversary. To jest zapach, który dostałam od jednej z Was. Dziękuję, jeżeli nadal mnie oglądasz, to Ci bardzo serdecznie dziękuję za niego. Zapach nietuzinkowy, już niestety nie można go dostać, a jeżeli jest, to tak dosyć w wysokich cenach, ale jest przepiękny, jest tak inny i tak przepiękny i tak komfortowy i tak kobiecy, że on się tutaj musiał pojawić. Mówię, nie czytam tych akordów w poszczególnych zapachach, bo one są bardzo do siebie podobne. No i mamy cudeńko, kolejne cudeńko, Florence Amber, jeden z trójeczki. Te są dla mnie najpiękniejsze, najprzyjemniej mi się nosi. Jest to taki zapach miodowy, miodowo-ambrowy. Poczekajcie, zerknę sobie tutaj, żeby tutaj czegoś nie przekręciła. Tak, drzewny, miodowy, słodki. O, tak właściwie powinnam Wam powiedzieć. Ja te wszystkie akordy brałam z Fragrantiki. Także wiecie. Ja uwielbiam je nosić wieczorami. I na sweter. Piękny, cudowny otulacz, nienachalny, idealny. Mogłabym je polecić, słuchajcie, dla każdego. Naprawdę. Dla mnie to zakup w ciemno. Bardzo przyjemny. Nie bójcie się tego miodu. Nie jest jakiś drapiący, nie jest jakiś ostry. Nie jest taki jak na przykład w Skandalu, gdzie ten miód jest naprawdę drapiący. Monsu Chess od Jotwendi jest ton niżej, chociaż tam też jest słodycz. Jego bym uplasowała na trzecim miejscu. No i teraz przepiękny waniliowiec. Może nie ma powalających parametrów, a Lady Million Fabulous, jakoś tak. Wybaczcie, bo jestem po pracy, nagrywam. I przepiękna, dla mnie lekko cytrusowa wanilia. Piękne. I to jest taka wanilia, słuchajcie, dla mnie spokojna, trochę jadalna. Zapach taki bardzo wyciszający. Dla mnie. Także idealny właśnie na taki piękny zielony sweterek. Kolejne cudeńko. Kolejne cudeńko, którego nie było u mnie od dawna i niestety też, jeżeli ktoś z Was będzie chciał się skusić na zakup, to nic z tego, moi drodzy, bo widzę, że już nie ma ich. Także czyżbym miała mojego świętego małego grala, moją perełeczkę, mój unikat. Mowa tutaj o Rayan Tradition Insurrection 2 for Women. Nazwa długa, skomplikowana, nigdy nie wiedziałam, jak ją czytać, bo i też mało jest w ogóle jakichkolwiek informacji na temat tego zapachu. Ale to jest przepiękna, kwiatowa, taka drzewna wanilia. Zapach dla mnie fenomenalny. Bardzo, bardzo przyjemny. Bardzo komfortowy. Wyróżniający się. Ze świetnymi parametrami. Będziemy się przyjaźnić tej jesieni i zimy. Oj, będziemy, będziemy. I we flakoniku będzie ubywać. Ale to dobrze. Jeżeli są świetne zapachy, to trzeba się nimi cieszyć. Zaczęłam się również cieszyć moim Alien Essence Absolute.
zaczęłam używać tych odlewek, które tam. Kartę pamięci zrobiła psikusa. Musiałam tam troszeczkę podziałać. W każdym razie mówiłam Wam o odlewkach Alien Essence Absolute. Zaczęłam używać, stwierdziłam, że trzeba się nimi po prostu cieszyć. No dobrze, no to pójdźmy dalej. Pójdźmy do Elisab Le Parfum Le Couture. Przepiękne migdały. Zapach również słodki, ale nie za słodki, nie przesłodzony, bardzo komfortowy. Bardzo przyjemnie odbierany i pozytywnie przede wszystkim przyjemnie. Pozytywnie odbierany przez otoczenie. Dla mnie to jest zapach totalnie, słuchajcie, taki bezpieczny. To są najbezpieczniejsze perfumy, jakie mam. I to chyba za każdym razem powtarzam, kiedy o nich Wam wspominam. Nie mam nic bardziej bezpiecznego. No, ewentualnie nic się nie stało. Ewentualnie może Miss Jill, bo one też piękne, kobiece, delikatne. Tutaj mamy większą słodycz, ale też nie taką mocną, nienachalną, taką idealnie podaną. No i teraz troszeczkę w kierunku patchouli uderzymy. Też. Nie pamiętam, czy to jest woda perfumowana, czy woda toaletowa. W każdym razie Sofia Vergara. Zapach porównywany troszeczkę do takiego, właściwie zapach uznawany za taki miks pomiędzy La Vie Belle i Coco chyba Mademoiselle. Nie pamiętam. W każdym razie jest tutaj przepięknie podana patchoula. Zapach również bardzo, bardzo mocno komfortowy w noszeniu. Z przepięknymi parametrami. Psiknę je sobie tutaj na rękę. A co? Bo nie mam. Buźka się sama uśmiecha. Dla mnie bardzo klasyczne, też bardzo eleganckie, takie na wyjście. Ale kiedy je macie, to się na pewno będziecie bardzo dobrze czuli. I w podobnym klimacie jest kolejny zapach. To jest Arma Finish Pink Coral. Pink Coral to zapach, w którym występuje przepiękna patchoula. Słodka, głęboka, otulająca patchoula. Nie wiem, jak one będą się zachowywać zimą, jeżeli chodzi o parametry. Bym powiedziała, że tutaj są dosyć przeciętne i trochę szkoda, bo sam zapach jest naprawdę obłędny. Bardzo mi się podoba. Świetnie zrobiony. No, mówię, ale zobaczymy, zobaczymy. Być może na sweterkach będzie się czuł lepiej. Tak, bo ja je chyba zdobyłam, słuchajcie, wiosną albo latem. No więc nie było szansy na przetestowanie w trochę innych warunkach. I tą dzisiejszą prezentację zakończę dwoma zapachami, które są takie cozy, 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 cozy. Tak bym je nazwała. Takie otulające, miękkie, czasami delikatnie chrupowate, ale takie chmurkowe. Pierwszy z nich to jest This Is Her. Znacie, często o nich mówiłam, zwłaszcza zimą, ponieważ latem ten zapach trochę mnie przeduszał, ale to jest piękny, taki kremowy, laktoniczny wręcz twór, taką nazwę, który świetnie siedzi na swetrach. I mimo tego, że on może się wydawać delikatny, jest to piorun i trzeba uważać tutaj troszeczkę z projekcją. Kiedyś koleżanka się nimi dosyć obficie psikała, bo ona już, wiecie, siebie nie czuła. Ale mówię, ale ty pięknie pachnie, że daleka cię czuję. Mówię, chyba trochę przesadziłaś z nimi. Także nie dajcie się im zwieść, ale to jest naprawdę piękny, otulający, bardzo przyjemny i bardzo komfortowy w noszeniu zapach. Oczywiście. Jak, słuchajcie, wszystkie z nich
może się zdarzyć tak, że może po prostu komuś nie podpasować, ale to jest normalne. Przecież każdy z nas jest inny, każdy z nas inaczej odbiera zapachy. I dla Was coś, co dla mnie jest komfortowe, takie niekoniecznie musi być. Więc zawsze testy, jeżeli już macie ochotę na jakieś zakupy. No, pogadanka zrobiona, no to teraz przejdę do ostatniego. Jest to Brazilian Crush Cheerioza 62. Przepiękny karmel, migdały, lekko chrupowaty. To jest mgiełka zapachowa, ale ja, słuchajcie, lubię ją Wam pokazywać. Bo ona tutaj się musiała znaleźć. To jest mgiełka, która przepięknie siedzi na swetrach. Przepięknie. Aplikacja po godzinie kolejna i zapach jest z Wami przez kilka godzin. Mimo, że to jest mgiełka zapachowa, wierzcie mi. Wypróbowałam na sobie i to po prostu działa i funkcjonuje. I to jest taki zapach, który zawsze, 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 zawsze poprawia nastrój i przyjemnie otula. On jest mega przyjemny. Wiem, że jest również woda perfumowana z tej serii, ale o dziwo nie ma tak dobrych parametrów jak mgiełka, więc darujcie sobie, nie polujcie na nią, zapolujcie na to, a mówię, będziecie zadowoleni, jeżeli lubicie właśnie takie migdałowe, waniliowe, takie lekko karmelowe, lekko chrupowate zapachy, to Wam się spodoba. I tak wyglądały moje komforniaczki, tak sobie powiemy. Z całą pewnością, gdybym przeszukała szuflady, znalazłoby się ich więcej, bo niektóre mnie kusiły i się pytały, dlaczego nas nie pokazujesz? Ale wiecie, ja zawsze twierdzę, że co za dużo, to niezdrowo. Pojawiły się te, o których Wam nie mówiłam jeszcze, albo o których dawno nie mówiłam. A mówię, ta pora roku jest dla nich, ta pogoda jest dla nich idealna, dlatego jeżeli chcecie się otulić, otulcie się nimi. Będziecie zadowoleni. Bardzo. Tak jak ja. Zresztą słyszeliście tutaj non-stop było pozytywnie, bo nie mogło być inaczej. O. I jeszcze taka jedna mała rzecz. Mała taka rzecz, o której chciałam w sumie powiedzieć na początku tego filmiku. No, wiecie. Człowiek zapomina. Od czasu do czasu pytacie o niektóre rzeczy z kosmetyków, które używam do makijażu i przyznam się, że czasami sama nie jestem pewna, cóż tam nakładałam, bo one są niektóre do siebie bardzo podobne. Dlatego będę wrzucać w opis taką krótką informację, na przykład, nie wiem, dotyczącą cieni albo szminki, którą aktualnie noszę, żeby ułatwić i Wam, i mi sprawę. Wiem, że nie wszystkich może to interesować, ale mówię, w związku z tym, że pojawiają się takie pytania, a ja nie zawsze potrafię odpowiedzieć i jest mi potem trochę głupio, więc dla Waszego spokoju i mojego taka krótka notatka zawsze będzie. Dobrze, ja za chwileczkę ściągam ten sweterek, prysznic, soczek i kocyk i chillaucik do końca wieczora, później jakaś gimnastyka, może jakiś film, może książka, zobaczymy, jak Wy sobie umilacie czas, jakie perfumy Wam umilają czas, które są dla Was komfortowe, jak zawsze, wszystkie Wasze odpowiedzi na wagę złota, bo jesteście ogromną skarbnicą wiedzy i inspiracji. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do następnego razu.